Początek meczu Ekstraklasy w Gliwicach był dla gospodarzy, którzy szybko objęli prowadzenie 8-4. Kwarta jednak była bardzo wyrównana i po 10 minutach drużyna GTK miała punkt więcej. Przez całą drugą ćwiartkę wynik również oscylował w granicy remisu, ale utrzymanie takiego stanu rzeczy kosztowało dużo więcej sił przyjezdnych. Po 20 minutach 39-39. Po zmianie stron Śląsk postanowił nieco bardziej przycisnąć i kilka razy odskoczył na 4 oczka przewagi. Niestety po 3/4 meczu o 3 punkty bliżej sukcesu byli Gliwiczanie. W ostatniej części Śląsk gonił wynik prawie cały czas. Jeszcze na 1,5 minuty przed końcem gospodarze prowadzili 85-81. Reakcja wrocławian była jednak doskonała. W końcówce meczu wygrali bowiem aż 10-0 i to zapewniło cenny triumf na niezdobytym do tej pory terenie. Czas na amatorów, bo u nich często równie duże emocje jak w seniorskich starciach, rzadko jednak tak bardzo są doceniani, a pasja jest ponad wszystko w końcu. W ten weekend rozegrano mecze w ramach amatorskiej ligi WroBasket. My przyglądamy się starciu z udziałem NBK i MP Color for Fun. Ci drudzy lepiej weszli w spotkanie i szybko odskoczyli. Już po 90 sekundach prowadzili 5-0, a przewaga rosła i rosła. Po 3 minutach było nawet 13-2. Wtedy jednak seria przeciwnika, który zdołał zmniejszyć prowadzenie MP Color for Fun do 6 oczek. Co z tego, skoro finisz kwarty znów przespali. Po 10 minutach było 26-15. W połowie drugiej kwarty przewaga zmalała poniżej 10 oczek, ale szybko znów wzrosła. W połowie spotkania drużyna MP Color for Fun miała prawie 20 punktów więcej. Po przerwie dalej oglądaliśmy mecz, raczej jednostronny, choć na pewno na parkiecie było sporo więcej walki. Ostatecznie zespół MP Color for Fun triumfuje 60-41. W gronie zwycięzców 14 punktów najwięcej uzyskał Jacek Sierka. Wśród pokonanych liderem był zdobywca 23 oczek, Arkadiusz Szablicki.